Znaczy, zaczynamy w ten sposób, że no nie spodziewaliśmy się, że tak łatwo ten mecz się zacznie, szybko strzelone bramki i generalnie, że tak gdzieś łatwo będzie nam się grało z zespołem z Poznania. Oczekiwaliśmy, że to będzie trochę bardziej mecz na spinie, w cudzysłowie. No ale na szczęście wyszło tak, jak wyszło. Wysoki wynik, dwucyfrowa zaliczka bramkowa, także jestem bardzo zadowolony z gry chłopaków i mam nadzieję, że ten poziom, jaki dzisiaj zaprezentowali, będzie też zaprezentowany w przyszłotygodniowych derbach ziemi lubuskiej. Wyszły cztery bramki, weszły. Pierwszy strzał, pierwszy gol i się mecz ułożył wtedy. I tak później zaczęliśmy strzelać bramkę po bramce i przeciwnik już nie wiedział, co zrobić, to już wycofał bramkarza i próbował strzelać jakieś tam bramki, ale no nie udało mi się. Właśnie to piorunujące otwarcie dzięki tobie ustawiło mecz? No dzięki tej bramce, no spokojniejsi byliśmy. Pierwsza, druga bramka wpadła i później już ułożyło się już dla nas lepiej. Kapitan Jacek Kalbarczyk i grający trener zespołu Szczęśliwy Poznań Patryk Grzewka. Najpierw poprosimy o opinię trenera. Przede wszystkim na wstępie chciałem pogratulować drużynie z Zielonej Góry świetnego występu. Zasłużone zwycięstwo. Rozmiar trudno tutaj ocenić, czy sprawiedliwy, czy nie. Na pewno drużyna z Zielonej Góry dzisiaj zagrała bardzo dobrze, w obronie bardzo agresywnie, bardzo skutecznie w ataku i zasłużenie wygrała ten mecz. I gratulacje dla drużyny gospodarzy. Faktycznie zasłużenie są drużyną z czołówki, która prawdopodobnie teraz skoczyła na fotel lidera, czy nie domyślać Polkowice, prawda? Ale na pewno z drużyną z czołówki na pewno będzie się liczyła w walce o najwyższe lokaty tutaj w tej lidze. Co do naszej drużyny, no niestety zagraliśmy słabe spotkanie, mecz nam się nie ułożył, a początek meczu, pierwsze trzy akcje, trzy bramki strzelone przez zawodników gospodarzy. Potem próbowaliśmy obudzić się, próbowaliśmy gonić wynik, nie udało się, drużyna była, gospodarza była zdecydowanie lepiej usposobiona i wynik jest taki, jak widać na tablicy świetnej. W końcówce jeszcze próbowaliśmy zastosować manewr z wycofanym bramkarzem, nie przyniosło to efektu zamierzonego i przegraliśmy mecz, drużyna Zielonej Góry wygrała, całkiem zasłużenie. Jacek, w zasadzie po tak obszernej wypowiedzi Patryka tutaj nie wiem, czy coś można dodać. Na pewno po takim początku druzgocącym dla nas ciężko później wejść w jakiś rytm meczowy. Ja nie się obejrzeliśmy, już było 3 czy 4-0 dla przeciwnika. No nie wiem, z czego to wynikało, ale wyglądaliśmy, jakbyśmy byli zaskoczeni tak dobrym, nie wiem, przygotowaniem fizycznym przeciwnika, bo wysoki pressing, jaki zastosowali, no sprawił nam, to było widać, zresztą dużo problemów. Więc pierwszą połowę można powiedzieć przespaliśmy, w drugiej staraliśmy się troszeczkę agresywnie zagrać, no nic nam więcej pozostało i myślę, że troszeczkę większy opór stawiliśmy przeciwnikom, no ale nie da się ukryć, że dzisiaj AZS był poza naszym zasięgiem, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że w drugim meczu się odkujemy u siebie.